Cezary Morawski będzie jednak odwołany z funkcji dyrektora Teatru Polskiego. W prawicowych periodykach możemy przeczytać, że lewacka mniejszość opanowała Teatr Polski we Wrocławiu. Czy faktycznie ten konflikt o Teatr Polski w stolicy Dolnego Śląska ma charakter ideologiczny? Bardzo się cieszę, że jest szansa odwołania Cezarego Morawskiego i to się stanie, bo ten pan dyrektor nie miał żadnej merytorycznej koncepcji na prowadzenie Teatru Polskiego we Wrocławiu. Natomiast czy wokół teatru toczy się konflikt ideologiczny? W pewnym sensie tak, dlatego że kultura narodowa, rozumiana krytycznie, rozumiana jako też zaangażowanie społeczne, a także przyciąganie ludzi do instytucji kultury jest sprawą ideologiczną, bo opiera się z jednej strony o pieniądze publiczne, z drugiej strony o politykę kulturalną, z trzeciej strony o stosunek do polskości, polskiej kultury, polskiej pamięci, polskiej tożsamości. Koncepcja Teatru Polskiego była taka, że ciągle zajmujemy się polską klasyką, tradycją narodową, wystawiamy wielkie dzieła, poczynając od Mickiewicza i Wyspiańskiego, a kończąc na Gombrowiczu, a zatem teatr jest zaangażowany w to, co nazywamy polskością, polskim uniwersum symbolicznym, natomiast nie traktujemy tego na kolanach. Czytamy, interpretujemy i myślimy krytycznie. W tym jest oczywiście odrobina ideologii taka, która mówi, że kultura narodowa i tradycje narodowe są dla ludzi, dla nas współczesnych, a nie odwrotnie. My nie mamy się modlić do Mickiewicza. My mamy go odczytać jeszcze raz, tak jak on by był pisarzem z 2016-2017 roku. Tylko wtedy jest potrzebny większości Polaków. Eksperci mogą siedzieć nad wierszami Mickiewicza bez powodu albo z powodu zawodowych. A jak przyciągnąć młodych ludzi, setki, tysiące młodych ludzi do teatru? Krzysztof Mieszkowski wiedział, jak to robić. Ja obserwowałem ten teatr przez wiele lat. Chodziłem tam na premiery, na różne spektakle i widziałem, że wokół Teatru Polskiego powstała wspólnota składająca się z ludzi wszystkich profesji, należących do różnych generacji, ale ludzi, którzy kochali ten teatr. Za co kochali? Nie za to, że był nudny, nie za to, że był święty, nie za to, że był polski, tylko za to, że był ciekawy, inspirujący, krytyczny i uspołeczniony. Jeśli taka byłaby podbudowa ideologiczna polskiej kultury, to jestem za, popieram ją, bo tylko wtedy polska kultura jest ważna dla nas tu i teraz. Czy w takim razie widzi pan szansę na odbudowanie pozycji Teatru Polskiego po tym kryzysie, który w tej chwili obserwujemy? Czy Teatr Polski ma szansę znów się stać jedną z najważniejszych scen proponujących właśnie takie krytyczne odczytanie polskiej klasyki? Teatr Polski jako instytucja kultury, zespół aktorski, całe środowisko publiczności tego teatru jeszcze nie stracił autorytetu. Takie rzeczy buduje się przez wiele lat i pamięta się potem przez wiele lat. I ten autorytet można utrzymać. Natomiast organizacyjnie zespół tego teatru został zniszczony przez dyrektora Morawskiego. Będzie bardzo trudno, aby aktorzy, którzy odeszli już do innych instytucji teatralnych, znowu wrócili do nas, do Wrocławia. To się da zrobić. Ja wierzę, że da się odtworzyć ten zespół i wtedy ten autorytet objawi się znowu. To ludzie przyjdą do tego teatru, bo ten teatr lubią, kochają, cenią i znają. Więc o to się nie martwię. Jeśli tylko pozwolą nam na to urzędnicy i politycy, to znowu Teatr Polski będzie wielki i nasz.